Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, protestantyzm głosi zasadę sola fide, sola scriptura. No to zobaczymy sobie jak w pigułce, że tak naprawdę protestantyzm to nie jest ani sola fide, ani sola scriptura, tylko sola fantazja. Sola fantazja, to jest protestantyzm. Sola fantazja równa się protestantyzm, protestantyzm równa się sola fantazja, czyli tylko fantazja. Bo tworzycie sobie swoje fantasmagorie, które nie mają poparcia ani w logicznym myśleniu, ani, no już nie mówiąc o tym, żeby to było biblijne. Pani Megawita, oczywiście pani nie odpowiedziała na żadne pytania. Wczoraj pani coś napisała do przedwczorajszych nagrań, ja się odniosłem do tego, uściśliłem pytania i co, jest prawie 200 wyświetleń i tylko dwie odpowiedzi. Co, bolą was te odpowiedzi, pytania, tak? Na jakim uroczystym zebraniu dostępujecie pokropienia krwią, tak? Na jakim zebraniu dostępujecie, jesteście z aniołami ze świętymi? To jest 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Co to jest ten ołtarz, tak? Pani Mega pisała, że to jest Chrystus, tak? No to gdzie Chrystus jest nazwany ołtarzem? Święty Paweł pisze o stole pańskim, to co Chrystus też jest stołem pańskim, tak? To proszę to pokazać. Widzicie tutaj sola fantazja? Gdzie to jest, że Chrystus jest ołtarzem? W waszej sola fantazja, nie sola scriptura. Gdzie jest, że Chrystus jest stołem pańskim? Sola fantazja. Nie skryptura. Teraz pani Megawita pisze do pana Jarosława Piechoty. Gdzieś mi tutaj ten komentarz, że... gdzie to? Tak. Że Jezus mówi... to jest ciało moje na sposób duchowy. Tak, gdzieś tutaj to pani Megawita pisze. No to pani Megawita, znów sola fantazja, nie sola skryptura. Proszę mi pokazać w Ewangeliach, że Chrystus mówi, to jest ciało moje na sposób duchowy. Proszę mi to pokazać, bo ja pani pokażę w Ewangelii Świętego Łukasza chociażby taki jeden szczegół, który zaraz, w świetle którego zobaczymy sobie sola fantazja, a nie sola skryptura, bo Chrystus mówi, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. To jest ciało moje. Gdzie tu jest pani Megawita? To jest ciało na sposób duchowy. Sola fantazja pani, a nie słowa Chrystusa. Poza tym, jeżeli pani wierzysz, pani Megawita i drodzy protestanci, że Chrystus tutaj mówi o swoim ciele w jakimś taki sposób, że to ciało jednak nie jest ciałem, tylko wiarą albo jakieś ciało duchowe, to Chrystus tu mówi, które za was będzie wydane. To co, Chrystus tak wydał swoje ciało, że jednak nie wydał swojego ciała, tylko jakieś ciało duchowe, tak? Albo wierzycie Chrystusowi, albo w sola fantazja. Bo Chrystus mówi, precyzuje wyraźnie, to jest ciało, które będzie wydane, a nie jakieś wasze fantasmagorie duchowe, takie duchowe, że jednak to nie jest ciało, tylko wiara, tak? Gdzie Chrystus mówi, to jest ciało moje, a to ciało to jest wiara? Nigdzie. Tylko protestantissimus solus fantasmagorius. O, to jest protestantyzm. Tak. Protestantissimus solus fantasmagorius. Tylko tu. Nie w Słowie Bożym. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 6. Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Jak spożywacie Chrystusa? A my się karmimy Jego Słowem. A gdzie jest napisane, że spożywanie, karmienie się Słowa Bożego to jest spożywanie Chrystusa. Pokażcie mi to sola scriptura.
bo ja wam pokazuję, że to nie jest sola scriptura, tylko protestantissimus solus fantasmagorius. Sola fantazja, wasza, ku zgubie waszej. Bo spożywać Chrystusa, to znaczy spożywać Chrystusa chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało. No tak, no to jest jego ciało, ale to ciało to jest takie ciało, że to znaczy wierzyć w niego. Solas fantasmagorius, nie sola scriptura. Widzicie tu? Więc proszę mi pokazać ładnie, pięknie, że Chrystus mówi w Wieczerniku o duchowym ciele. A skoro tak, to proszę mi udowodnić, że Chrystus na krzyżu wydał jakieś duchowe ciało. Proszę mi udowodnić, że wiara w Chrystusa albo karmienie się Jego Słowem to jest spożywaniem Chrystusa. Kto mnie spożywa, tak? To przeczytajmy sobie 56 wiersz. Znaczy od 55. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Ale to tak, no to ciało Chrystusa jest prawdziwym pokarmem, ale jest tak prawdziwym pokarmem, to ciało Chrystusa, że to nie jest ciało Chrystusa, tylko wiara w Chrystusa. Solus fantasmagorius. Bo ciało Chrystusa, a wiara w Chrystusa to są dwie różne rzeczy. Ciało to jest ciało, a wiara to jest wiara. Oczywiście wiara jest niezbędna w to, żeby przyjąć ciało Chrystusa. A krew moja jest prawdziwym napojem. Prawdziwy, no ale tak prawdziwy, że jednak w tej prawdziwości jest fikcyjny. Kto spożywa moje ciało, to jest 56, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, spożywanie ciała, mówicie, że to jest wiara w Chrystusa. A czym jest picie krwi? No. Trwa we mnie, a ja w nim. I dalej ciągnie. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. A więc widzimy tutaj, że to prawdziwe ciało, to prawdziwe ciało, tak? Kto spożywa moje ciało, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Że Chrystus, mówiąc o prawdziwości swojego ciała i prawdziwości krwi, mówi o sobie samym, że to jestem ja, a nie jakaś sola fantazja, że to jest wiara w słowo, karmienie się wiarą. No tak. Według sola fantazja, tak. Protestantissimus solus fantasmagorius, tak. Ale nie w najświętszym słowie Chrystusa. Jeszcze raz sobie zwróćmy tu uwagę. Krew moja jest prawdziwym napojem, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało? I później Chrystus, mówiąc o spożywaniu mojego ciała i mojej krwi, mówi: mnie spożywacie. A więc spożywamy Chrystusa nie przez jakieś sola fantasmagoria, że wierzymy w Chrystusa, tylko spożywamy Chrystusa, spożywając Jego ciało i pijąc Jego krew. Gdzie tu macie miejsce na jakieś ciało duchowe, na wiarę w Chrystusa, na karmienie się słowem Chrystusa i tak dalej? Oczywiście nie. Karmienie się słowem Chrystusa jest niezbędne, tak? Ale obok słowa jest też ciało. Karmimy się słowem Chrystusa, bo słowo Chrystusa jest życiem wiecznym i ciałem Chrystusa, które jest ku życiu wiecznemu. Te dwa pokarmy są ku życiu wiecznemu. Tak jak w narodzie izraelskim, który pielgrzymował przez pustynię, miał słowo, tak? I mannę z nieba. A więc miał pokarm niebieski i pokarm słowa. I my mamy to samo, mamy pokarm słowa i pokarm niebieski. Tylko ten prawdziwy. Ja jestem prawdziwy, ja jestem chleb życia, tak?
który z nieba zstąpił. Ja, tak, no to szósty rozdział, nie chcę przeciągać, ale znamy to, tak? Ile było Chrystusów w Wieczerniku? 2, 1. Święty Roch Aleksandryjski pisze, że było co najmniej 3. Sprawdźcie sobie. No, takie pismo jest z VI wieku. Święty Roch z Aleksandrii pisze o 3 Chrystusach. No, jeden w Wieczerniku, drugi ciała, a trzeci właśnie ten duchowy taki. To jest rozprawa Chrystus w Wieczerniku. Tak, to tam pisze o 3. Właśnie tak pod te wasze sola fantasmagoria. Sola fantazja. Oczywiście bredzę, no ale taki jest poziom protestantów. Chrystus był jeden. I ten jeden Chrystus daje swoje ciało. I co, zakażecie mu? Tośmy sobie mówili wczoraj. Jesteście tak przepojeni nienawiścią do Chrystusa w Najświętszej Eucharystii, jak Żydzi byli przepojeni nienawiścią do Chrystusa, kiedy im dawał do zrozumienia, że jest Bogiem. Tak, tam pani Magdalena też pisze, transsubstancjacja, prawda, że to tam znaki zewnętrzne, znaczy fizycznie pozostają te same, ale stają się czym innym, tak? Czyli tam to jest ta nauka o transubstancjacji, tak nie? Że widzimy jedno, a to co widzimy nie jest tym, co widzimy, tylko jest czymś innym. No i to jest prawda, bo my widzimy chleb, widzimy wino, ale to jest ciało i krew Chrystusa, tak? No i jakie to jest ciężkie do zrozumienia? Tak na chłopski rozum. Żydzi widzieli człowieka, nie widzieli w nim Boga. Choć im dawał do zrozumienia, że jest Bogiem. To wy jesteście podobni do Żydów. Chrystus daje wam do zrozumienia bardzo wyraźnie, że mnie macie spożywać, moje ciało i moją krew. Nie, to jest diabeł. Kogo widzieli Żydzi? Człowieka. Widzieli w nim Boga? No kto dostrzegł, to się nawrócił, ale właśnie dlatego, że ta elita nie dostrzegła w nim Boga, to skończył Chrystus na krzyżu. I co? Patrzyli na Jezusa, a Jezus mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. No i co? A Chrystus był Ojcem? No nie. Chrystus był Bogiem, a widzieli Boga? Nie, widzieli człowieka. Przez wiarę trzeba było dojść do tego, że On jest Bogiem. Tak samo podobnie i tu, przez wiarę patrząc na ten konsekrowany chleb i konsekrowane wino, dochodzi się, że tam jest Chrystus, Jego ciało i krew. Poza tym święty Paweł, już tak na zakończenie, w liście do Koryntian w 11 rozdziale pisze, dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodny, winny będzie ciała i krwi pańskiej, tak? I też pisze, że to jest ciało moje za was wydane. To już pisze święty Paweł kilkadziesiąt lat po tym, jak doszło do przemiany w Wieczerniku, nie? Dlaczego on tutaj nie pisze, nie wyjaśnia, że to jest takie ciało, ale takie duchowe ciało? Przecież już powinien coś napisać, że to jakieś duchowe ciało, nie? 30 lat po wydarzeniu, czy 20 lat po tym, co się stało w Wieczerniku. No ale nie pisze tak. To jest tylko wasza sola fantazja. Protestantissimus solus fantasmagorius. Oto kim jesteście. Wierzycie w sola fantazja, a nie w sola scriptura. Pozdrawiam.